Test, 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 test. Dzisiaj nie będę przedłużał, bo chcę wam pokazać łańcuszek szczęścia. Łańcuszek. I zaczynamy. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto. Zaczynamy. Wszystko co powiem tylko wyłącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Po nią zgłoście się do doradcy inwestycyjnego. Pamiętajcie, nigdy nie słuchajcie się głupków na YouTube, żeby cokolwiek robić i w ogóle zmieniać coś w swoim życiu. Zawsze od tego są certyfikowani doradcy, którzy przesiadują w bankach i innych instytucjach i to do nich powinniście się zgłosić. Pamiętajcie o tym, dobra? Pamiętajcie, są też ciekawe linki. A, jeszcze jedno miałem powiedzieć. Bardzo dobrze przyjmujecie ten nowy kanał Fiat Marines. Po prostu jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy. No naprawdę mega multum. Także będę tutaj umieszczał. Dzisiaj to chyba już nie dam rady nagrać, ale jutro powinienem nagrać właśnie taki, powiedzmy, wprowadzenie do właśnie teorii X i Y, gdyż ona będzie się przewlekać potem przez większość odcinków, jakie będę nagrywał. Dobra, koniec pieprzenia. Dzisiaj tak z górki. Cóż, Bitcoin spójrzmy. Mieliśmy tutaj właśnie ten dołek, tak, na 17. Następnie potem wystrzeliliśmy bardzo ładnie na 26. Tutaj narysowaliśmy ten wedge, który, no mówiłem, uwaga, może się włamać do dołu, wyłamał się do dołu. Jego target, właśnie odtąd, równiutko tutaj wszedł, tak? I teraz mamy, zobaczcie, mówiłem, żeby cena wyłamała ten tutaj poziom, czyli tam koło 21 tysięcy. I cena lekko go tutaj wyłamała. Następnie tutaj teraz wraca w takiej tutaj fladze, ale o to chodzi, że tworzy nam się teraz round bottom. Nie wiem, czy pamiętacie te zestawy, ale były one bardzo, bardzo popularne w maju, jeszcze przed tym wielkim bullrunem, czyli to był jeszcze 2020 rok, tam coś takiego. I wtedy właśnie też mówiliśmy, że uwaga, nie, to było po marcu 2020, jak ta cena tak bokiem szła i było tych roundów tyle, a potem zaczęła po prostu wychodzić do góry i to był właśnie taki popularny round top, za chwilę round bottom i z powrotem round top i taki round bottom, takie właśnie rzeczy były, więc teraz czekamy, ja tu już mogę to zdjąć, tu też taki wedge się zrobił, zobaczcie, i było wyłamanie dołem, o czym też mówiłem na Telegramie. I teraz zrobiłbym taki kanał tutaj El Canalio i zobaczmy, czy będziemy mieć odbicie na przykład od tego kanału. Tutaj co chciałbym jeszcze pokazać, to, że na... Momencik. Że zobaczcie, na tym, na... tutaj mamy bardzo ładny, tu mamy wyższy wierzchołek, tu mamy niższy, a tutaj mamy właśnie niestety niższy i wyższy wierzchołek, jeśli chodzi o te rzeczy, ale mamy także dywergencje, które tutaj też wynikają. Ona już wystrzeliła w górę, ta dywergencja, i po wystrzeleniu, zobaczcie, pierw patrzymy na tę dywergencję bullish, dobra, i ona wystrzeliła tutaj, czyli to był ten ruch odtąd dotąd, tak, i później ustanowiła ona wyższy wierzchołek, wyższy od tego, ale niższy od tego, ok, od tego poprzedniego. I tutaj chciałbym pokazać, tutaj chciałbym pokazać, zobaczcie, spójrzcie, spójrzcie tutaj, hidden bearish divergence, kiedy cena schodzi nam tutaj do dołu, okay, a indykator tutaj pokazuje nam tutaj do góry, tylko tutaj już mamy ten odcinek, bo mówimy tylko o tym odcinku, okay? I na razie weszliśmy tutaj, lecz teraz, jeżeli ta dywergencja miałaby wypalić, to jest hidden, kontynuacja spadku tak zwanego, no to wtedy wychodzi na to, że to jest niższy szczyt tutaj i mamy wtedy nasz układ niższego szczytu i cena może z powrotem, nie wiem, do tego momentu, który wczoraj mówiłem, spaść na przykład do 18 tysięcy. I tutaj właśnie chciałbym tylko pokazać, że warto sobie zrobić Fibonacci od tego momentu do tego momentu, to jest jakby taka fala nasza pierwsza i tutaj być może mielibyśmy gdzieś na Fibonacci 60 jakiś retest. To jest ten plan, który teraz bym się trzymał, chyba że to już był tutaj retest i w tej chwili pompujemy do góry. Ciężko tutaj powiedzieć, bo zobaczcie, wolumeny są bardzo małe,
Okay, osobiście chciałbym, żeby był taki double bottom. Wtedy zarąbiście by nas tutaj to utwierdziło. I wtedy zobaczmy sobie, jak wygląda to na high block. Jak mamy w tej chwili tutaj ilość shortów do longów. Zanim to się dogra, jaki jest sentyment. Odświeżmy sobie. Sentyment neutralny w tej chwili. Zobaczcie, to jest dużo zmiany, ponieważ tam chyba wczoraj był bardzo taki dosyć negatywny sentyment. 7 day, zobaczcie. I zaczął się zmieniać teraz, widzicie? Zaczął się zmieniać. To taki dosyć popularny, optymistyczny akcent tutaj, tak? Zobaczmy sobie, co nam pokazuje tutaj. Ile mamy total shorts 41, total long 116. Czyli sentyment rośnie, spójrzcie, mało jest tych shortów, więcej jest tych longów. Dosyć długi czas są tutaj longi nastawione, więc no zwykle tak bywa, że jak dużo ludzi wierzy w jedną, to rynek idzie w drugą stronę. Jakbyśmy mieli właśnie ten double bottom teraz, o którym mówię tutaj, to zobaczcie, ile zostałoby zjedzone tutaj z tego talerza. Poziomy w tym miejscu największe też 20500, okay? Czyli mniej więcej na 20500 to jest gdzieś tutaj. No całkiem nieźle, jeżeli byśmy utrzymali się na tym VPVR-ze tutaj, no to mogło to być odbicie pierwsze i potem cena jeszcze w górę. Jeżeli byśmy przeszli poniżej 2500, no to wtedy raczej byłaby to taka, zobaczcie, taka kontynuacja. I wtedy moglibyśmy liczyć na to, że tutaj jest nasz poziom, czyli na około właśnie 19 coś, tak? Tutaj 19, że byłoby to właśnie te Fibonacci mniej więcej. Nie wiem, tutaj jest, a zaraz sobie zmierzmy, tutaj jest te Fibonacci. O, zobaczmy. Jest jakieś, no. O, jak to wyglądało. Tu 50-60, widzicie, równiutko na tym. Na około 19, tam 200. Więc, no nic, poczekamy, zobaczymy. Nie ma nic teraz tutaj też żadnych wpływów takich większych nie widziałem. Zobaczmy, jeszcze stablecoiny, czy jakieś tutaj wpłynęły. Ze stablecoiny. I dobra, kończymy ten tutaj wykaz. Nie ma jakiegoś różnicy tutaj dużo w tej chwili. Było, zmniejsza się ilość stablecoinów. Kto wie, może będzie jakiś wystrzał, ale zwykle jest taka głucha cisza tutaj co jakiś czas. Jeszcze tylko pamiętajcie, jest jeszcze kanał tam, na linki są pod spodem do telegramów. I pamiętajcie, odbierajcie te nagrody na Uplandzie. Też jest link do Uplandu z tego linku. I pamiętajcie, odbierajcie daily tutaj, daily ładowanie, bo wtedy można mieć za darmo tutaj kaskę. Tutaj właśnie, o, Sparki będzie można też kupować chyba, tak? No to kurna, trzeba to przejrzeć. Dobra, pójdźmy tutaj dalej, weźmy sobie szybko NIR. Jeżeli NIR zacznie przebijać tutaj ten poziom 3,50, to raczej jest to kontynuacja tutaj wzrostowa. I wtedy RITES byłby gdzieś na poziomie tutaj 3,6,7. Wszyscy czekają po prostu. NIR, co tutaj jeszcze? Atom. Dosyć dobrze wygląda. Atom. Przebiliśmy tutaj, widzicie, tą średnią. I teraz Atom, taki jest tutaj, spójrzcie. Jeżeli będzie ta reakcja i cena się zacznie odbijać, okay, to Atom raczej będzie tutaj retestował ten dół. Ale wiemy, że na 4 godzinówce ta 200 ściąga to, więc jeżeli dla mnie przynajmniej, jeżeli zobaczę tutaj retest na 9 dolarach, to raczej będzie to dla mnie tutaj, że Atom może iść całkiem w górę. Tylko że w tej chwili to są takie opcje, że nie wiem, kupuje się i po prostu się trzyma te rzeczy. Ja na przykład mam tak z AWE po prostu. Mniej więcej w AWE wchodziłem gdzieś tutaj za 60, potem za 65, potem coś skeszowałem. I w tej chwili, no mówię, jest to po prostu takie wchodzenie i trzymanie. Wchodzenie i trzymanie. Tak samo każdy coin w tej chwili ma mniej więcej teraz sprawdzenie. Czy będzie to double bottom, okay? Czy będzie to wyższy dołek tutaj i nadal kontynuacja. To jest sprawdzenie wszystkich coinów. Aave, nie wiem, Compound, Atom i innych, okay? Bardzo podobnie to wygląda. Czy będzie to na przykład po prostu właśnie dołowanie i tutaj będziemy szli na taki właśnie double bottom. To zobaczymy. FITFI. Cóż, FITFI wybrało drugą drogę. No, na razie czekam tutaj na to, co tutaj będzie, bo też zobaczcie, jest tutaj początek tego ruchu, akurat na 30 minutówce. I przebiliśmy tą trend linię w tym miejscu i czekamy, czy zanotujemy tutaj właśnie ten retest. To jest, nie zapominajcie o Alice.
Alice przebiła tą trendlinię, która jest od dłuższego czasu, zobaczcie. I Alice będzie miała 30 jakiś tam land sale, coś tam. Zaraz, gdzie to jest? My neighbor Alice, zobaczcie. Hi neighbor, I'm delighted to come to Alpha Season 1 launching 30 June. Czyli pewnie tam będzie trzeba coś tam mieć, żeby to odpalać. Może być jakieś tam wydarzenie. Dobra, to tyle. Spójrzcie. Łańcuszek szczęścia. Dobra. Łańcuszek szczęścia. O. patrzcie. Almeda. Wiecie, cały problem polega na tym teraz w krypto, że jeden fundusz, mimo dobry, pożyczał innemu funduszowi, ten innemu, a ten innemu. I tak jak pamiętacie to z tymi, gdzie tutaj było? Z tymi checks. Gdzie to było? Nie tutaj. Kurde, gdzie to było z tymi? O, tutaj, pamiętacie? Tutaj ta osoba, ok, pożyczyła tej osobie, ta następnie pożyczyła tej osobie, ta następnie pożyczyła tej osobie, a ta osoba zjadła to. I wtedy ta już nie ma jak oddać, ta już nie ma jak oddać i ta też ma stratę. A tu są inwestorzy każdego z nich. Kumacie? Identycznie to wyglądało, widzicie? Z Didlo. Także spójrzmy. Więcej jak 75, bla, bla, bla. Dobra, Voyager, zobaczcie, to Almeda tutaj, tak? Daje fundusze i tam bla, 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 różne ma swoje warunki. Voyager powiedział, że Voyager będzie mógł ogłosić bankructwo Three Arrows Capital, 3AC, tak? Jako failure, że nie udało im się spłacić tej pożyczki. Voyager miał ekspozycję na 3AC składającą się z ponad 15 tysięcy bitcoinów i 350 milionów USDC. I firma powiedziała, że chce 25 milionów USDC przed 24, czyli jutro. Ale całość chciałaby, czyli USDC i BTC, przed 27. Okay? Żadne z tych roszczeń zostały w ogóle zapłacone do tej pory przez IC i raczej nie będą, tak? Nie będą tutaj one pewnie spełnione. I o to chodzi, że ten Voyager też potrzebuje właśnie takie tą płynność, bo on też wisi innym firmom, ok? I na przykład Almeda teraz ma 22 tysiące 600 coś tam common shares of Voyager, tak? Czyli tam Voyagerowe tam układy, czyli to jest 11,6 jakiś tam coś tam jakiś tam głosów u nich, tak? Znaczy voting power, tak? I oni znowu, zobaczcie, mają, każdy praktycznie od każdego ma to jakąś pożyczkę, okay? I ktoś powie, no dobra, mnie nie interesuje, co ma Almeda, mnie nie interesuje, co ma Celsius, mnie nie interesuje, co ma Voyager, mnie nie interesuje, co ma Nexo tutaj. I to nie za bardzo mnie interesuje, czy ktoś każdy ma, ok? Tylko pamiętajcie, okaże się niedługo, czy wasz bank, albo wasz fundusz hedgingowy, albo wasz fundusz emerytalny nie pożyczył floty komuś, a ten jemu, albo ten jemu. Rozumiecie? Zaczyna być tutaj łańcuszek szczęścia, który nie wiadomo, kogo jeszcze wysprzęgli do końca. Więc 27 będzie tutaj opisane, że pewnie Three Arrows, goodbye i ktoś tutaj zanotuje jeszcze stratę. Voyager. Więc pytanie tylko, co z Voyagera, co z inwestorami Voyagera, czy będą też wyciągać kapitał od razu, bo będą to widzieć? Jestem ciekaw. Raport z placu boju. Właśnie wracam od znajomego, co ma cegielnię. Plus zajmuje się dachami. Cegielnię musiał wygasić 2 tygodnie temu, bo brak zapotrzebowania. Cena opału ich zjada. Produkują jeszcze płyty na bazie gliny i te płyty wysyłają głównie Zachód na Niemcy, gdyby nie te płyty, to by już leżeli. Mówił, że cena drewna na dach też potaniała. Blacho, dachówka też o połowę do dołu, stal wczoraj zamawiał już za 4700, słuchajcie, za tonę, a 2-3 miesiące temu po 11 tysięcy za tonę. Pamiętacie, co mówiłem? Że dobra wysokoinflacyjne zjedzą część firm. Tutaj będzie zarąbisty problem, ponieważ wkrótce wejdą dobra niskoinflacyjne. I ktoś mówi, a dobra, ale jak te dobra? To nie o to chodzi, że będziemy ciągnąć inne dobra. O to chodzi, że w chwili załamania się popytu na te wysokie koszta, nowe dobra, które będą, powiedzmy, produkowane przez firmy, które tam mają substraty,
okay, które są jakby tier 1, będą sprzedawane później niżej. Lub można ciągnąć też ich substytuty tańsze. Nie wiem, takie to są możliwości, ale później te firmy są tego produkują niżej, bo na przykład koszty produkcji zmniejszą się. I wtedy te dobra i popyt też się zmniejszy, więc nie będzie tyle cen, po prostu cena spada. Tak? I wtedy te dobra są niskoinflacyjne i problem mają te firmy, które zakupiły zajebiście drogo towar tutaj. Pamiętacie, jak mówiłem to już od, nie wiem, od ilu miesięcy, od tłukę, od 5, od 6? Okej, okay. Słuchajcie dalej. Mówi też, że blacha został kupił za 1200, a teraz producent zrobił promo 700 i jest uwięziony. Bujaka, okej, okay? Bujaka. I tutaj nie, za tonę. Niby wszyscy krzyczeli, brać tanie, bo już nie będzie, czyli 11 tysięcy za tonę, jak tam wtedy było, jak wtedy 2-3 miesiące temu było. I że blacha właśnie też podniała. Do tego naprzeciwko jego firmy jest producent okien aluminiowych. Mówi, że 2 ostatnie lata mieli żniwa, a teraz robotem podobno tylko do sierpnia i koniec zamówień. Mali producenci cegły, co odpalali piece sezonowo od marca, kwietnia do października, w tym roku nie uruchamiali produkcji. Więc można powiedzieć, że cegła być może będzie produktem bardzo drogim, jeżeli jest zapotrzebowanie, się nie znam, budowlance jest zapotrzebowanie, ponieważ nie będzie scarcity, nie będzie kto produkował tego. Chyba, że jakaś cegła będzie sprowadzana z Chin. Więc wtedy już w ogóle ci, co tu istnieją, wysprzęgli ich do końca. Także widzicie, inflacja to jest jedna rzecz. Ona nie rośnie non-stop w górę. Opada. Nie wiem, może też po to, żeby wzrosnąć. Zobaczymy. Ale opada, zaniżając ceny i łapiąc w pułapkę tutaj te osoby. Okay? I tak samo na przykład nieruchomości, powiedzmy. Są ultra drogie, tylko że tutaj rynek, wiecie, troszeczkę jest dłuższy. I tutaj już taniej nie będzie, taniej nie będzie, taniej nie będzie. I co te osoby na przykład zrobią, że jak zapierdzielą kredyt na maksa, a okaże się, że nieruchomości będą po, nie wiem, 25% przeceny będzie. No właśnie tak to wygląda trochę. Fear and greed, ile mamy 11. Tutaj już no, słuchajcie, bla, 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 bla. Ciekawe, czy dałoby radę zapodać tutaj jakiś RSI tutaj do tego Fear and Greed właśnie. Jestem ciekaw, jakby to tutaj zrobić. No nic. Na razie widać tutaj wypłaszczenie tego ruchu, zobaczcie. Właściwie tutaj robisz taki round, więc jeszcze może troszeczkę tego firu tutaj pobawimy się, a później pasowałoby na odbicie. Na razie to pokrywa z takim sentymentem. Dzisiaj dosyć ładny dzień. Parę tutaj monet bardzo ładnie wystrzeliło, tylko wiecie, to są po prostu monety, pum, pompa i koniec. To kapitał je wybiera. Jak coś wygląda już w miarę dobrze, jak namierzycie to, że ma powiedzmy tutaj tą 200 MA mniej więcej i retestuje jednogodzinową 200, to co powtarzam od tego, to istnieje duża szansa, że ta moneta wybije jakąś pompą, albo coś po prostu ma trendlinię i to zbiera się, to raczej może, bo to jest taki czas, w który tak te monety właśnie wybijają, okay? Te monety właśnie wybijają. Dzisiaj też dałem, zaraz zobaczmy, NKN dałem tutaj, NKN, zobaczymy, jak NKN sobie tutaj radzi na przykład, mniej więcej. No, NKN jeszcze na przykład nie poszedł. Myślałem, że już zejdzie tutaj. Spójrzcie, to jest taka ładna trendlinia. I też by pasowało, że tutaj byłoby takie odbicie, nie wiem, do dołu. Ale jeżeli wybijemy tą zieloną trendlinię, zobaczcie, to wtedy istnieje szansa, że on właśnie potoczy się jeszcze wyżej. I na dniówce, spójrzcie, tu jest jeszcze jedna taka długa trendlinia. Tak, to powłączam tylko te rzeczy. I dalej byłby już lepiej. Tylko taki silny poziom to jest na 16 centów. Ale do tego 16 centów istnieje szansa, że można by było tutaj dojść. 16, 14 do 16 centów. Coś takiego. Istnieje szansa. Ale pierw musimy wybić ten poziom. I też by pasowało bardziej, jakby to się stoczyło tutaj właśnie na 61. Wtedy byłby taki wyższy dołek. Okay? Tu by była taka fala powiedzmy 2. I wtedy można by było liczyć na dalszy wzrost. Okay. Lub taki double bottom, wtedy już w ogóle te monety jeszcze lepiej by bottomowały. Jeszcze lepsze by było zapięcie. A SP500, no a właśnie jeszcze SP500 nie patrzyłem, już momencik. Dzisiaj mało byłem przez cały dzień. Zobaczmy. S&P, jak sobie tutaj radzimy. Moment. O, na razie wychodzimy ładnie z tego dołka. Jak przebijemy te 3800, będzie ładnie. Tutaj jeszcze mam inny wykres, w którym zaraz zobaczymy, jak to wygląda wszystko. O, czyli na razie, zobaczcie, taki round łapiemy.
Okay? I mamy, powiedzmy, jakby head i shoulders. I to jest nasz główny opór tutaj. To jest nasz główny opór. I czekamy, czy jutro będzie przebicie. Jak tak, to zobaczycie na krypto ciekawe rynki, ciekawe rynki. Wiecie, jeżeli S&P 500 spada, zobaczcie, spada cały czas. Tutaj są margin call'e, rachunki różnych dużych firm, okay? Dużych instytucji. I one będą sprzedawać wszystko, nawet zlew w kuchni oddadzą, tak? Lub nie wiem, ostatniego, nie wiem, patyczek od loda, gdy telefon zadzwoni od brokera, że trzeba uzupełnić margin call. Chciałby margin, znaczy margin call będzie, trzeba odebrać, żeby margin uzupełnić. I wtedy sprzedają inne asety, dla nich nie liczą się, że tam Bitcoin jest w dobrej cenie, coś, będą pchali inne asety, żeby tylko uzupełnić tutaj swoją pozycję. Bo tutaj są miliardy dolarów, miliardy dolarów, miliardy dolarów. Miliardy. Tutaj zbiórka, już zobaczcie jak mało brakuje, już prawie na końcóweczce, więc jak teraz wszyscy dalibyście po dychu, po 10 zł, to bum, pojechane by było. Z tekstem krypto i tam takim różnym, ok, albo nazwy monet, to wtedy byłoby niezły ten, niezły attention na krypto na przykład. To tylko 10 tysięcy po 10 zł średnia. Oglądalność odcinka to jest teraz w tej chwili tak od 13 do 18 tysięcy, więc po dychaczu, czyli mniej jak na zapiekankę, nie wiem, zapiekanka teraz kosztuje w Polsce. Więcej jak 10 zł? Cholera więc. No to nawet, to powiedzmy zapach zapiekanki za 10 zł pani dawa powąchać, ok? Link będzie pod opisem, dobra? Link będzie pod opisem. Tutaj jeszcze przypominam o SIG. Zobaczcie, ładny upadek był tutaj, bardzo. SIG będzie miał tutaj, trzeba rejestrację zrobić, niedługo będzie SIG miał właśnie swoje landy, ok? SIG Landsale, więc pewnie, jeżeli będą to za SIG robione, tego nie wiem, trzeba sprawdzić, to raczej będzie taki need na te tokeny. Ja trochę mam tych tokenów, więc może bym dokupił jeszcze, zobaczcie, taki tutaj, spójrzcie, mamy na razie taki double bottom nam się zrobił na RSI. Taki kiepski tutaj wykres jest na tym BUSD, no nie, no dobra. I ten, i właśnie byśmy mogli takie coś zrobić, to byłby tutaj właśnie taki breakout. Nie wiem, tak jakby to wszystko było takim bear trapem. No zobaczymy, na razie nie ma floty na rynku, więc każdy wykupuje takie po taniości. I ja bym nie liczył na jakieś mega wzrosty na tych coinach, ok? Takie powiedzmy, nie wiem, 20% to już by było naprawdę zarąbiście. Ok, 20%. I kto wie, może wtedy będzie pompa na 80 i by było naprawdę dobrze. Zobaczcie, tu jest bardzo ciekawy news. Bank Anglii, znaczy ten, tutaj przewodniczący Banku Anglii powiedział, że krypto crash, czyli ten, ci, co przeżyją ten krypto zimę, będą jutrzejszymi Amazonami i eBayami. To jest bardzo ważny punkt tutaj, bo wiecie, jak większość firm jak padła, weźmy sobie tutaj na przykład na giełdy tradycyjne, powiedzmy, o, tradycyjne, i zobaczcie na przykład Amazon, weźmy sobie na tygodniówkę na przykład, wygląda jak Bitcoin, co? Na Amazon, zobaczmy na miesięczniówkę. Spójrzmy. Oj. Weźmy do tyłu. O. Zobaczcie, Amazon w 2001 roku tutaj poszedł do góry, zobaczcie dokładnie, a następnie ciach, ciach, ciach. I tutaj w 2001, drugim roku padły praktycznie wszystkie firmy. To był ten dotcom bubble. Tu był game over, tak jak na tym. I patrzcie potem. Podniesienie. Ok. Wyższy tutaj, zobaczcie, wyższy tutaj dołek. Możemy sobie zbadać na miesięczniówce. Spójrzcie. Piękne Fibonacci 60 na miesięczniówce. A potem dzida w górę. Zobaczcie. Boom. Proszę bardzo. 300%. To tak jakby Bitcoin poszedł po takim crashu od razu 300%. I znowu retest. Pyk, pyk, pyk. I ciach. Proszę bardzo. Od tego momentu kolejne 570%. Kumacie? I to będą różne projekty, które to przeżyją. Po prostu projekty, które zaczną mieć wreszcie swoją taką jakby użytkowość. Użytkowość. Także już coraz więcej, jeżeli to są głowa, to są gadki są z takiego tonu, to pomyślcie sobie, co myślą właśnie ci inwestorzy, co myślą te inwestycje i ciekawe, czy nie dlatego one właśnie powoli ładują się w ten tutaj cały ten kombajn. Tymczasem, zamkniemy to, tymczasem regulator tutaj kara Bybit i inne tam giełdy, KuCoina też i walczy z nierejestrowanymi krypto-exchange'ami, tak? I bla, 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 bla. Czyli chcą oni tutaj, żeby właśnie te giełdy były
były regulowane, tak? No, wydaje mi się, że ten, wydaje mi się, że chodzi o to, że wkrótce te giełdy też będą wymagały KYC, tak jak Binance, że będą chciały tutaj wejść. I to jest raczej zmuszenie ich, żeby płaciły daniny dla rządu. Bo wtedy muszą się zarejestrować i wszystko. A więc nie traktowałbym tego jako atak, zaraz tutaj nie wiadomo co i w ogóle i ten. Te giełdy raczej będą płacić hajs, żeby było. No i KuCoin też w pewnym momencie, no teraz nie potrzebuje rejestracji, tak jest tego, ale też, tak jak Binance na początku nie potrzebował KYC, a później trzeba będzie mieć KYC, więc zostaną nam tylko po prostu DEXy. A jeżeli nowe prawo wejdzie w Stanach, to będą oni chcieli, żeby DEXy były rejestrowane przez jakąś osobę, firmę, tak? Więc wydaje mi się, że będzie niezły underground, no bo część monet będzie na przykład po prostu rejestrowana poza skalą, ale i tak regulacje wychodzą, no są to dobre i złe sprawy. Dla nas, powiem jako powiedzmy nieideologiczną część, ale na przykład tą inwestycyjną, to chodzi o to, że jeżeli pojawią się czyste regulacje i powiedzmy nawet w takie mikrokapy coiny, jakie są na KuCoinie, będą mogły inwestować jakieś fundusze, bo będzie to przejrzyście podatkowo, to słuchajcie, to takie rzeczy jak tak jak mówię, no dużo rzeczy mnie pyta, Maciek, co kupujesz, no to ja głównie kupuję na KuCoinie w tej chwili, znaczy kupuję, wiecie, Bitcoin i Ethereum, tak, ale głównie interesuje mnie Aave, Atom i Compound, Link także, to z takich większych monet, ale na przykład, powiedzmy, z takich metaversowych, ok, Alice mnie, gdzie są nasze metaversy, na przykład Alice mnie też interesuje, ok, no to Block, potem mamy jeszcze takie małe różne rzeczy jak Dreams, jak Dar. Zobaczcie, ile one upadły. Momencik. O, zobaczcie, ile one upadły. No spójrzcie. Upadek jest po prostu... Zobaczcie, ile wolumenu zaczęło być tutaj przy tym dołku. Nie wiem, jak RSI się tutaj zapowiada, ale RSI idzie do góry. Tak jakby był tutaj, już dywergencja zaczęłaby być. Oczywiście jeszcze możemy piętro niżej spaść na Dreams, tak? Flame, zobaczcie. Podobnie, zobaczcie jaki upadek. Też podobnie, też widać tutaj na tym, na miesiąc, na trzydniówce widać tutaj dywergencję. No i nie wiem, i takie mniejsze monety. I pomyślcie sobie, że inni też zobaczą w nich takich potencjał i dadzą powiedzmy 0,05% swojej waluty w taki projekt, na przykład w taką grupę projektów. Toż to sama inwestycja to pociągnie to wszystko, nie wiem, na tyle, ale te monety muszą wyjść z tego dołka, okay? A regulacje dla tych ludzi to pomogą. Dla nas może nie będą zdrowe do końca, no wiem, no i w ogóle, ale to napędzi ten kapitał. No my sami jako retailowcy, no dużo tutaj nie nafukamy, no niestety, nie okłamujmy się. Więc jeżeli chcemy zarobić, to tyle. I tak kupujemy sobie tylko czas, okay? Teravercia. Teravercia tutaj. TLM. Victoria, zobaczcie, też teraz bardzo na tym, na przecenie. No oczywiście z tych największych to Sand oraz Mana. Zobaczcie, oddaliśmy wszystko, co było tutaj w 2021 roku. Tu było na górze, $6 prawie Mana, w tej chwili przecena. Spójrzcie, jaka przecena. Zobaczcie, i teraz, jeżeli byśmy nadal kontynuowali ten spadek, jeżeli nadal Fed ciąłby to w górę, to zobaczcie, Mana mogłaby upaść tutaj. Więc ja nadal czekam. Pamiętajcie tego bota, co pokazałem na KuCoinie, ten dolar cost average. Ja nadal czekam. Nie ładuje się, może jutro pokażę takie powiedzmy symulacje dolar cost average, ale o tym chodzi, że nie ładuje się all in. Czekam, spokojnie. Te ceny nie odjadą, bez dodruku nie da rady. Nie da rady pójść dalej. Pamiętajcie, nie da rady pójść dalej. Tymczasem, zobaczcie, kredyty hipoteczne w Stanach rosną do góry. Mortgage rates rise again, nearly 6%. Zobaczcie, rata za 30-letnie fixed mortgage increase do 5,81 z 5,78. Okay. Ta rata pozostaje najwyższą od November 2008. Najwyższą ratą. I cofniemy się jeszcze do tego pamiętnego odcinka. Nie tu. O, jest, pięknie. Pięknie. Spójrzcie, to jest kryzys 2008 roku, a tutaj jesteśmy wyżej, więc mamy ceny już wyższe i rata zaczyna być już też wyższa niż w 2008 roku. Moje pytanie jest, ile to się utrzyma? No zobaczcie, tutaj tak samo było. Za każdym razem na górze ci ludzie mówią to samo. To będzie szło cały czas, tanie już nie będzie.
To będzie już to, jak już jesteście w krypto, to widzicie to wszystko, co się tutaj dzieje na taki x25 przyspieszeniu. Dlatego jak moneta wystrzeliwuje, to większość was już się kaszuje, bo wie, że ta moneta przecież nie będzie ciągnęła, nie wiem, tu mam jeszcze drugi ekran u góry, okej? Okay? Ona nie poleci jeszcze więcej, ona już po prostu klapnie. Zrobi klap, 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 klap. Także wy w krypto widzicie tutaj o wiele więcej. Także jest 2,5 punkta procentowego wyższa niż od początku tego roku, czyli no dosyć szybko rośnie. I tutaj właśnie taki przykład jest, dlatego dałem to, że chodzi o ten plan odbudowy Polski, coś takiego, czy nie wiem jak to się nazywa, KPO, odnotam odbudowy Polski, że będzie to najtańszy pieniądz w ogóle tutaj, raty, obligacje kosztują 7-8%, a pożyczka będzie na 2%, czyli tania pożyczka, świetnie, zajebiście, pięknie będziemy tu, czyli będą znowu dawane kasy, stymulusy w Polsce, cały czas błędnie wysyłane sygnały na to wszystko, tylko wiecie, tą kasę trzeba zwrócić, ok? Kiedyś tutaj tam pamiętam, taki Irlandczyk mi powiedział, że tak jak jeszcze pracowałem, to powiedział mi takie coś, że jak się bierze kredyt na dom, to od razu dają kredyt na samochód, bo mówią, to taki tani pieniądz, taki pieniądz. Ja mówię, ale jaki tani pieniądz, jak to wszystko później i tak trzeba zwrócić, ok? Ten kredyt potem trzeba zwrócić. Te odsetki, to wszystko rośnie po czasie i wychodzi ten tani samochód, to jest cena dwa samochody, jak to, nie wiem, weźmiemy w tyle lat, tak? Także te kredyty spadły, tak samo w Irlandii na kryzysie. Nabrali tyle różnych kredytów, tyle wszystkiego, tak, tak, będziemy mieć na budowę, teraz będą to spłacały dwa pokolenia, dokładnie, dwa pokolenia. Wyliczyli, że dwa pokolenia będą oddawały te kredyty, a coraz nowsze są kredyty zaciągane. Więc będzie nieźle, ale od tego roku może zacząć się całkiem psuć. No i nie wiem, czy ta inflacja, jeżeli będą pompować tyle kasy, będzie w Polsce spadać, no. Tego nie wiem. No ciekaw jestem, co to wytuje. Ale tutaj jest taka wiadomość, nie wiem, może ktoś z jakichś tutaj ekspertów to ogląda, że chcą robić rejestr wkładek antykoncepcyjnych. Ciekawe, czy niedługo będzie rejestr wkładek analnych też tutaj, żeby zobaczyć, co przepływa i co oddanie. Wtedy już by było kompletne wejście i wyjście. Input, output, jak to się mówi. Także tym optymistycznym, powiedzmy, dupiastym akcentem kończę ten odcinek. Na razie, cześć.